Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z GTA Online. I w dzisiejszym odcinku challenge od użytkownika szczycącego się nickiem The Coopster Gaming, polegający na tym, że mam wziąć swojego Sancheza, którego już wziąłem, i objechać całą wyspę dookoła. Mam na to 20 minut, więc wybierzmy najbardziej dogodną pozycję, żeby zacząć. I tak wydaje mi się, że można przejechać stąd i jechać tutaj dróżkami dookoła, całą wyspę objechać, aż tutaj, obok Fortu Zancudo i aż do miasta z powrotem. I w samym mieście spróbujemy się dostać dokładnie w to samo miejsce, więc wyznaczymy waypoint tutaj. Ale pojawiła się dosłownie przed sekundką nagroda. Szkoda, że nie padnie moim łupem. No dobra, no to czas start? Nie, jeszcze nie. Dojedźmy najpierw do waypointu i zrobimy sobie 3, 2, 1, go. Wtedy dopiero. Tylko wjedźmy jeszcze na drogę, żebym też nie zginął. Byłoby spoko. Przedostaniesz, przecież to jest Sanchez. Dobra, do tego rozwidlenia, powiedzmy. Czyli tak. 3, 4. Dobra, no i 20 minut wystartowało. Mam nadzieję, że zmieszczę się w limicie czasowym i jedziemy. Znaczy, już kiedyś miałem podobny challenge, jeżeli nie nawet identyczny. Chyba tam nie było nawet ograniczenia czasowego. Ale mogłem używać samochodów, więc dlatego i tak czy tak przyjąłem ten challenge. No jest pewna różnica, bo podróżowanie motocyklem wiąże się z szeregiem różnych niebezpieczeństw. Na przykład można uderzyć w cokolwiek i zginąć. Więc może jeszcze dodatkowo podnieśmy sobie poprzeczkę i ustalmy jakiś limit śmierci. No może powiedzmy dwie, że dwa razy mogę zginąć. Czyli raz przydzwonić, zginąć, drugi raz przydzwonić, zginąć i jak już trzeci raz to fail. No dobra, no to ciśniemy dookoła. Włączę sobie mapę troszeczkę większą, żeby na pewno się nie pogubić, ale nie ma takiej możliwości. Ale też poza tym wydaje mi się, że dojedziemy w czasie o wiele krótszym niż 20 minut. Więc może jeszcze będzie okazja w tym odcinku na jakiś delikatny zarobek. Choć sprzedałem przed tym jak zacząłem nagrywać, jeden samochód do Los Santos Customs, 3000 wpadły. Za klasyk sportowy. The Chris Tornado? Bodajże. A dobra, ej, tamtędy chyba było bardziej dookoła. No i trzymajmy się tego. Challenge jest naprawdę z gatunku nietrudnych, żeby nie powiedzieć łatwych. Więc nie ułatwiajmy sobie dodatkowo. Pojedźmy tędy. O cholera, chyba się wmontowałem. Nie, dobrze. O, na szczęście nie. Dobra, ale teraz już lepiej. Teraz już będzie bardziej dookoła niż tamtą drogą na pewno. Żeby później nie było, że skracam sobie. Idę na skuśkę. Na szagę. Ale to już używając dialektów lokalnych raczej, bo pewnie u was się tak nie mówi. No a też poza tym mam nadzieję, że przyjęta w poprzednim odcinku zasada wyboru challenge przyjęła się, że pod poprzednim odcinkiem pojawiło się parę komentarzy i parę challenge, które zyskały odpowiednią ilość łapek. Bo też umówmy się, a będzie parę, które będą miały po prostu po jednej, to ciężko mi będzie wybrać. No ale dobra, to już wybiegam w przyszłość, bawię się w delikatne... Delikatną przewidywalność. Przewidywalność. Właśnie dowiedzieć, że ten system jest zupełnie nieprzewidywalny. Bo dwa najczęściej łapkowane challenge to mogą być challenge, które tak naprawdę wcale mi się nie będą podobać i to jest najgorsze. No ale dlatego jest właśnie ta furteczka jeszcze dla mnie, że dwa najlepsze i spośród tych dwóch wybieram. No może też będzie czasami wybór mniejszego zła. No ale zawsze jakiś wybór. I później nie będę mógł pluć, że kurczę, ale mi challenge'a wybrali. Zawsze będzie, że wyboru jednak dokonuję ja. Ale dobra, już mogę tutaj skręcić. Tak, jesteśmy na dobrym szlaku. Ale czy na pewno? Czy tam nie ma żadnej drogi bardziej z prawej strony? Nie, to jest najbardziej wysunięta. Więc dobra, dookoła. Minęło już tak około dwie minuty już minęły. Coś już, aż powiedzmy pokonałem 1/10 trasy. Więc jak ktoś jest dobry z matmy, ale tej podstawowej matmy, to policzył sobie, że w sam raz powinno wystarczyć. Ale dobra, zobaczymy. Może po drodze się wydarzy coś bardzo niebezpiecznego. Na przykład jakiś gracz postanowi podjechać. A właśnie, a spójrzmy na sytuację na serwerze. Graczy niewielu, więc niewiele osób, które będą mi przeszkadzać. Ale za to dwie osoby z bardzo, ale to bardzo wysokimi rangami. Więc RPG w pasze mogę zgarnąć. A jak zniszczą mi Sancheza, to nawet nie wiem, czy mam wystarczająco pieniędzy, żeby mi go później Morse Mutual Insurance oddało. Nie no, mam. 4,5 tysiąca ponad. Spoko. Będzie dobrze. Jedyne, o co muszę się martwić, to samochody przede mną,
Kurde, ej, deathmatch drużynowy. Paintball? Rundka paintballu przy brzegu. Ej, serio? Paintball? Jest coś takiego w GTA Online? Jak to tak to? Ej, szczerze sprawdziłbym, ale challenge'em czas płynie, no nie mogę. Kurde. Aż szkoda. Dobra, ale liczę, że jeżeli uda mi się przejechać przed czasem upłynięcie całego odcinka, to wtedy może ktoś jeszcze raz rzuci takie zaproszenie. Byłoby spoko. Ale moment, w ogóle, czy ten gracz, który dał to zaproszenie, chyba tak, on jest na tym serwerze. Więc może zaproszenie faktycznie pojawi się jeszcze raz. No dobra, no widać. Na drodze naprawdę nie dzieje się nic aż na tyle sensacyjnego, żebym nie musiał komentować. Żeby akcja broniła się sama na ekranie. No challenge z gatunku przegadanych po prostu. No, przynajmniej na taki się zapowiada, a już naprawdę jesteśmy daleko. Już nie wiem, czy już udajemy się powoli na południe. Nie, jeszcze nie. Właśnie udajemy się w kierunku zachodnim. No, już teraz powoli kierujemy się na południe. Tak jakby. Więc już powoli objechaliśmy połowę wyspy, a czasu jeszcze... Ohohoho! Zostało. Pełen spokój, pełen chill. Też nadawałaby się tutaj pewnie inna muzyka niż to aktualnie, czego słucham, ale... Nie wiem, czy mogę. Blaine County Radio? Ej, serio, nie przypominam sobie, żeby takie coś było. Czy może to jest lokalne, tutaj tylko działające? Ej! Dobra, moment, właśnie. Tam już ktoś musi się obrazić o prawa autorskie. O kurde, dobra. Może tak nie róbmy, bo jak straszę tego Sancheza... No co ty wyprawiasz? Zostaw go w spokoju! To jest gwóźdź programu, największy z czynników tego challenge'a. Bez niego challenge się nie uda. Dobra, włączmy to co zwykle. Skupmy się na jeździe, bo jak skopię tak prostego challenge'a... O kurde... Jaka siara. I wtedy będzie, w pełni zasługujesz na ksywkę Super Lama. Nominację tegoroczną w kategorii największa lama wśród let's playerów trafia do... Piehola. Tak jest, brawa. Ale to tylko nominacja. Choć statuetka pewnie też by tam trafiła w te ręce, dokładnie. Ach, dobra. Spoko. Polepszymy sobie teraz statystykę. Coś tak czuję w kościach. I to wcale nie są dreszcze spowodowane atakiem jakiegoś choróbska. Oj, od ostatniego odcinka nic się nie zmieniło. Od ostatniego odcinka, od jego nagrywania minęło tak dokładnie 10 minut. Delikatne ścieranko weszło tylko na masę i jedziemy dalej. Choć coś czuję, że coś by się jeszcze zjadło. Nie, żebym musiał zacząć dbać o linię, spoko. Nigdy nie byłem gruby i raczej nie będę. Choć teraz po świętach parę kilogramów się przybrało. Ale spoko. Większa masa to większa tkanka mięśniowa. Po prostu. Trzeba umieć zamienić tłuszcz. Co w sumie nie wiem, czy to jest nawet tłuszcz. Na mięśnie. Znaczy, to nie wiem, dlaczego Rock nie jest największym koksem ze wszystkich. No największą masę ma. No przecież po coś ta dietka jednak się tam pojawiła, nie? Raczej nie dlatego, żeby... O, wiecie co, w sumie chciałbym dobrze wyglądać, zdrowiej się czuć, po prostu kurde, jestem gruby jak świnia, trzeba coś z tym zrobić. Zamiast bycie proactive, no to działanie po fakcie. No dobrze, lepiej takie działanie niż żadne. Nie, ale serio, zaraz już tu jedziemy z powrotem do miasta, tylko wiecie co? Wyznaczę sobie odpowiedni waypoint, żebyśmy dokładnie w to samo miejsce zajechali, z którego wystartowaliśmy. Bo kiedy dojechałem do tego waypointu, on zniknął. Dobra, tutaj, nawet chyba parę metrów dalej, ale ej, 7 kilometrów. A czasu? Nie, spoko. Nie, tak spojrzałem teraz na zegarek Elgato, jeszcze teraz mam świadomość tego, że nie wystartowałem z challenge'em dokładnie w momencie rozpoczęcia odcinka, więc... No tak na chłopski rozum jeszcze ponad 10 minut grubo zostało, więc... A! No to spokojnie. Kubster Gaming, dzięki. Bardzo prosty challenge. Troszkę umiliłeś mi tutaj rozgrywkę GTA Online, wykonywanie challenge'y. Ale nie, o co mało, to bym znowu się rozpieprzył i teraz już bym raczej stracił życie, bo pasek życia tylko w połowie. No, raczej byłby zgon. No, a przypominam, że dodatkowo rzuciłem sobie jeszcze tutaj dwie możliwe śmierci. Choć sobie mógłbym rzucić chyba nawet jedną tylko, bo nie zapowiada się, żebym zginął.
No, nie planujesz żadnej kraksy teraz. Już widać miasto na horyzoncie. Światła latarni, Jupitery, miasto grzechu. Już teraz nawet się doczytało na tyle, że jestem w stanie rozróżnić budynki. Dobra. Przełykając ślinkę, przejdźmy obok. Ach, tak właściwie między chciałem. Nie wyszło, ale dobra, widać nawet kraksa, której nie planowałem. Nie sprawiła, że zginąłem, więc spoko. Już bym mógł teraz, jeżeli bym arogancki i nie liczył się z zasadami, żebym mógł teraz walnąć challenge completed. Ale nie, jeszcze te 4 km. 4000 metrów muszę przejechać, a tutaj największy ruch uliczny. Aha, ale tędy powiadacie. Nie, a całą wyspę bym chciał naprawdę dookoła. To gdzie bym musiał jechać? Tutaj. I tu. I tu. I tutaj. No serio, robimy to? Tam jest jakiś gracz po drodze, ale okej, dojedźmy tutaj, później wydostańmy się po prostu inną drogą i tutaj jakoś przejedźmy, pomijając już te hańchy, serio, bo to jest widać wybudowane tylko i wyłącznie przez ludzi. To nie jest część tej wyspy. Jest połączona komunikacją miejską, okej, bo jest jakaś główna czarna trasa asfaltowa, ale to wybudował człowiek, ale w sumie to też wyspę, ale w sumie na część człowiek musiał budować. Dobra, tutaj jeszcze dojedźmy faktycznie. Dobra, ile? No nawet troszeczkę waypoint się skrócił, ale później będzie jeszcze dalej. Do miejsca docelowego, czyli jednocześnie miejsca pierwotnego, gdzie zaczęliśmy ten challenge. Dobra, spoko. Nie powinno być źle, ale po drodze był jeden gracz. I on może spróbować mnie zabić, ja mam zamiar trzymać się limitu 2 śmierci, więc kurde, jak się uprze, to może mi spieprzyć tego challenge'a na sam koniec. To by było słabe. Już tutaj mówię, że no, mógłbym sobie wrzucić znaczek challenge completed. Ogólnie dzięki, Kupster, za łatwy challenge. No, a to taka kicha. No, to by było słabe. Dobra, więc tym bardziej koncentracja już przy samym końcu. Praktycznie. A co, będę musiał wjechać na lotnisko, tak? A z Sanchezem to może być problem. Choć w sumie nie, no, przeskoczę po prostu przez płotek, później będę musiał uciec przed policją, no bo dostanę parę gwiazdek za wtargnięcie na teren lotniska, no a potem to już tylko prosta droga do autostradki, do tamtego rozwidlenia, które pamiętamy bardzo dobrze sprzed 13 minut, a dokładnie 13 minut 40 sekund w tym momencie nagrania. No ale jeszcze trzeba dojrzeć intro z muzyczką z Killer Instinct. Kto pamięta tą bijatykę, już od razu ma ode mnie żółwika przybitego. I mój szacunek. I to nie tylko chodzi o wiek, ale po prostu ta bijatyka była tak świetna. Tak dobre mordobicie, kurde! Ale soundtrack jeszcze lepszy. Dobra, nie rozwalając się. Ej, czy ja przeskoczyłem? Nie, już myślałem, że za daleko, delikatnie. Ale co, nie, sorry, nie z tej strony. Dobra, wskoczmy sobie. Pojedźmy w najbardziej wysunięty narożnik. Stamtąd zawróćmy. No i wiadomo gdzie. Trzeba się będzie udać. Dobra, tylko teraz tak. Który narożnik wybrać? Zawsze tam jest gracz. Nie, dobra, w tamten powiedzmy udajmy się. Później nawrót. Ej, albo w sumie nawet tą trasą tutaj teraz po lewej mojej stronie, za hangarem mógłbym się przejechać, bo chyba tamtędy jeszcze nie jechałem. Ale dobra, tutaj jest najbardziej wysunięty kawałek mapy. Jak widać ziemia, więc... Dobrze jednak, chyba że tędy pojechaliśmy, bo Kupster mógłby się obrazić, że to nie wcale nie było dookoła. Limit śmierci, pamiętacie? Uwaga, nawrót. Ej, a właśnie, moment. Przecież nie muszę być bierny w tym jego ataku. Mogę spróbować podjąć rękawicę, podnieść je z ziemi i wymierzyć mu siarczysty lewy sierpowy, poprawiony prawym podbródkowym, albo równie dobrze mogę też zacząć uciekać po prostu. Licząc, że mnie nie namierzy. Dobra, tylko jakoś muszę wyjechać stąd. Pytanie jak? Cholera tędy chyba. Będzie najlepiej. Dobra, ale jeszcze będę musiał sobie waypoint wyznaczyć. A to w te pędy. Raz, dwa, trzy dosłownie. Dobra. Nara.
uciekaj, bo on się pewnie właśnie obraca. Dobra, jakoś tędy muszę. Tutaj schować się za tirem, to... O kurde, nie przebiję tego, nie? Aaaa, fuck! Wsteczny! Oh no, 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 jeżeli mnie trafi Raxą, to jest po moim Sanchezie. No! Dobra, szybko zapłacić. My to do Mutual Insurance. Szybko, szybko, szybko. I później niech mi się zrespawnuje gdzieś mój Sanchez niedaleko. Mam nadzieję, że mechanik da radę. Bez opłat. Aha, bo to on go zniszczył. Jeszcze lepiej, dobra. To tutaj troszeczkę z Repsedesa. Moment, teraz rzucę dokładnie oczkiem w treść challenge, czy nie było, nie strać go. Nie no, weź swojego Sancheza i przejdź wyspy dookoła. Okej, okay. Czyli nie wybiegliśmy poza reguły. Challenge nie sfailowany jeszcze. Ty teraz musisz się dostać po prostu bliżej drogi, żeby go przyzwać sobie. Mojego wiernego Sanchezika. Dobra, mechanik. Bo czas nagli. Niedługo naprawdę minie to 20 minut i będzie fail. Dobra, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Jak oznaczenie? Nie chcę, żeby został oznaczony. Chcę, żebyś mi go przyprowadził tutaj. Bo parking Morsmyszu, ale Shurez jest gdzieś tam. Tam, w mieście. Jest! Dobra, jest i Sanchez. Tylko teraz dostać się na koniec waypointu. I będzie spokój. Tylko czasu zostało niewiele. Cholera. 20 minut, przypominam. A to jest... Za 10 sekund minie 17 minuta nagrania. Żadnych teleportów po drodze nie było. Mam nadzieję, że nie było też problemów technicznych, które by wymagały zrobienia teleportów. Tak na przykład w Atlasie... W Outlaście ostatnio w pierwszym odcinku mnie czekała taka niemiła niespodzianka. Gdzie w momencie, kiedy pojawił się mój największy, najgłośniejszy krzyk, niestety mikrofon tego nie złapał. I to nazywam właśnie problemem natury technicznej. Tak nie powinno być, ale zastąpiłem go delikatnym krzykiem innego gatunku. Mam nadzieję, że ktoś się zaśmiał, tak jak miałem to w planach, żeby zrobił. Też mam nadzieję, że seria się przyjęła. Aj, bo GTA Online, choć grą świetną jest i trybem jeszcze świetniejszym, bo naprawdę dużo rzeczy jest do roboty, to naprawdę po którymś odcinku delikatna nuda zaczyna się wkradać, choć nie wtedy, kiedy koleś buzardem do mnie pruje, a mi tutaj 2 kilometry zostały ledwo. Ja by wiedział, że wykonuję właśnie challenge'a. Nie no, jedyne co mogę robić, to jechać zygzakiem, bo kurde, albo w sumie skręcić tu. Też mogę. Dobrze, tam waypoint prowadził. Trzymam się go teraz naprawdę jak koleś ostatniej deski ratunku. Jak tonący brzytwy. Oh shit, dobra, ale coraz lepiej lata. Co nie jest wcale dobre. Dobra, w którym miejscu jest? Dobra, to tak. Ej, a może tak będę unikał rakiet? Cholera, jest za nisko. O, nie tak! Nie tak! Ale... Może... Może jednak... Yeah! Die, bitch! Ej, ale... Dobra, jakby co jest buzard. Cholera, dobra, ale nie chodzi mi wcale teraz o przejęcie buzarda. Czas płynie. Nieubłaganie, mniej niż kilometr, 900 metrów tylko. Ej, ktoś pomyślał, że takie emocje zostaną mi dostarczone jeszcze na sam koniec. Nie, dobra, fajnie. Się okazuje, że nawet najbardziej infantylny z challenge'y w teorii może okazać się w praktyce naprawdę śmiechogenny. I to śmiech płynący oczywiście z dobrej zabawy, bo taki śmiech też trzeba rozgraniczyć. Dobra, dojechaliśmy na miejsce, więc challenge... Completed! Tak jest, dobra, i cofamy się teraz szybko po buzarda, bo jeszcze w odcineczku troszeczkę czasu zostało. Chyba, że on go już zdążył przejąć. Dobra, co ja mam? Jakby co? Jakieś SMG. Dobra, choć w sumie podejrzewam, że zniknął. Aha, no niestety już go tutaj nie ma, ale moment, to było chyba dalej nawet. Odrobinkę dalej. Nie, nie ma go, już by się zrespawnował gdzieś na horyzoncie. Już by sobie maszyna leżała, choć tak naprawdę nas zbyt wielu nie ma na serwerze, chyba. No właśnie. Więc maszyny powinny zostawać delikatnie dłużej. No dobra, statystyka poprawiona. To co mi pozostaje na koniec odcinka? Sprzedać jakąś furkę. Ale dobrą furkę. Do Los Santos Customs, tylko... Żadna fajna się nie pojawia, tak się składa.
No bo mam to jakiś gang jeszcze nas. O, ale nie, to sportowe. Sorry, nie sprzedamy. Tak, to nie bangla niestety, ale to już tak. To już sprzedamy jak najbardziej. Zwłaszcza, że kierowca postanowił mi pokazać środkowy palec. Ej, co to za Eddie Pediwoki? Gay fruit? Vaginosceptic, kurde. Nie, dobra. Ej, ale moment, czy ja przypadkiem latem nie wyglądam podobnie? Krótkie spodenki, zapuszczone delikatnie włosy, taka przycinka, ogólnie ciemny kolor ubrań, łapiący dodatkowo słońce, co wcale nie jest mądre. Dobra, chyba sam sobie pojechałem. Ej, bardzo fajna piosenka. Oj, zbyt fajna. Niezbyt fajna oczywiście na nagranie, żebyście sobie jej ze mną posłuchali. Oczywiście chciałbym tego, ale pewna niecna wytwórnia może złożyć roszczenia. Dobra, Los Santos Customs. Gdzie znajdę najbliższe? Tu gdzieś. No właśnie. Benz. No i to przy okazji jeszcze, jeżeli po drodze będzie jakiś ammunition, to zajrzymy. I uzupełnimy zapasy, bo w karabinie szturmowym nie mam już dosłownie nic. O kurczę, co to w ogóle jest? Albany, oj nie, to nie jest jeden z tych droższych. To wcale nie jest jeden z tych droższych, to jest też poniekąd padło. Może to wygląda masywniej, jeżeli to nie jest dokładnie to samo. Chyba to jest dokładnie to samo. Ej, ale stop, ale na pewno jest w lepszym stanie. No, już chciałem powiedzieć, że kolejny gej, ale jeżeli... Moment, nie, serio? Nie, dobra, nawet się nie przekonamy, czy to była kobieta, czy mężczyzna, bo teleportacja przeszkodziła. Dobra, tutaj już damy radę chyba bez żadnej kraksy, nie? Ale moment. Czy ten nie będzie droższy od tego? To jest dokładnie ten sam. No dobra, przekonamy się na miejscu, czy dobrze wybrałem, czy nie. No to jest SUV, w teorii powinien być troszeczkę droższy. No bo nie jest to w każdym bądź razie ekonomiczne auto na pewno. Zżera paliwo jak cholera pewnie silnik diesla. Ale o, no. Bez przycierki, bez przycierki. Pytanie, ile? Obstawiajcie ze mną. Ja obstawiam, powiedzmy, 3200. Ale może będzie mi o niespodzianka. Uwaga, ale choć moment. Coś mi się wydaje, że chyba nie będę mógł nawet. No też właśnie. Jaki fail. No przecież wspominałem, że zaprzedałem. Zaprzedałem? Sprzedałem przecież samochód do Los Santos Customs przed rozpoczęciem, a nie minęło jeszcze... Więcej niż 50 minut, a to mniej więcej tyle potrzeba. Więc dobra, no to zostaje jeszcze ammunition w tym odcinku. Więc jeżeli kogoś nie interesują militarne moje zakupy, to może w tym momencie zaprzestać oglądanie, ale... Równie dobrze coś po drodze może się wydarzyć, ale nie, żadnego gracza po drodze nie ma. Chociaż w sumie widziałem, że tam zostawiłem Sancheza koło trójki innych graczy. Też niedobrze. No kurde, za tego by więcej dostał! Pewnie, ale i tak bym nie sprzedał. Dobra, o czym ja myślę? O czym ja myślę w ogóle? Ej, moment, w ogóle mam bilon? Mam pekiel? Na jakiekolwiek zakupy? Dobra, niewielkie. Ej, widzieliście konika? W ogóle, ej. Wcześniej nie zwróciłem na niej uwagi, no co jest z kamerą. Proszę bardzo, dobre ujęcie. Iha! Ta. Normalnie zamiast byka. Zbudującego hossę na giełdzie. To macie takie coś. Konik, stallion, horsey. Nie, dobra, ale w mojej miejscowości jest stadnina koni. I przechodząc z nieopodal niej można wyczuć ten charakterystyczny smród końskiego łajna. Przez niektórych mylony z zapachem, wręcz z aromatem. No rozumiem, kiedy głównym środkiem lokomocji były konie, to pewnie konie łajno... Końskie łajno nie śmierdziało tak jak śmierdzi teraz. Ale tak samo jak teraz jesteśmy przyzwyczajeni do zapachu spalin. Przynajmniej ci mieszkający w dużych miastach. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zakupy, zakupy, zakupy. Dzień dobry, cześć, witam. Jak się masz? Może tutaj od razu? Coś mam, ale tłumik. Po jaką cholerę? Dobra. Bang, 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 bang. Aż do bolączki kciuków. O kurde, albo do 2000, bo jeszcze zostawmy parę baksów na jakąś bombkę. Bo tego nie może zabraknąć. Jak? Kurczę, za mało. 500 dolców nie wystarczy nawet na je... No przecież mam tyle! Serio, jak... Nie, spójrzcie. Cena, bomba przylepna, $546. Ja na koncie 562. A 562 jest liczbą zdecydowanie większą od 546.
Więc co jest grane? Czuję się oszukany. To czuję się oszukany na tyle, że nawet rzucę tutaj bombę przeszeptą w sklepie, ale nie mogę jej tutaj wyciągnąć. Moment, co? Myślałem, że celność na maksa, ale z tym bym się nie zgodził. Dobra, kochani, dokonaliśmy pewnych małych zakupów. Challenge był completed. Wszystko dobrze, więc ja mogę z czystym sumieniem skończyć ten odcinek. To trzymajcie się do usłyszenia w kolejnym. Pozdro, cześć, hej!